ostrzegam pana, czy też informuję, że kupiłem sobie Heroesa. Tak. Ma pan pierwszego bohatera, no ja mam... Ja mam swojego ukochanego goblina i możemy jechać dalej. Otóż jesteśmy w takim miejscu, przynajmniej tutaj na mojej planszy, gdzie armią dojechałem do miejsca, gdzie znajduje się niezbyt silna armia przeciwnika. Gra proponuje mi, żebym albo się ulitował nad nimi, za co otrzymam 50 punktów w kierunku dobrego człowieka, lub też nie okazał litości i ich zniszczył, za co otrzymam. To jest właśnie to kształtowanie charakteru, o którym mówiłem. Dlatego ja sobie ukształtuję na dobrego, no i właśnie pozwoliłem im sobie powędrować. W jednej z moich rozgrywek wcześniejszych goblin, którym grałem, znalazł w podobnej sytuacji kozaczki na wysokim obcasie. Mm-hmm. I natychmiast się w nie wystroił. Twarzowe niezwykle. Tak, no jak to u goblina, bardzo szalenie w tym wyglądał, świetnie. Do tego gustowny naszyjnik z pereł też założył. I po kilku turach, kiedy nagle okazało się, że ten goblin naprawdę chce być dobry, stała się rzecz niesłychana, przyłączył się do niego jednorożec, zaproponował, że będzie go woził. Także to, gdzie prowadzi nas ta gra, to niezbadane są ścieżki, naprawdę. Okay. Ja mam pierwszy wynalazek za sobą. Specjalizuję się w technologiach dreadnoughtów, co umożliwia mi wejście bezpośrednio i rozpoczęcie prac nad muszkieterami. No, co jak co, ale goblin muszkieter burzy mi zmysły. Zawsze chciałem takie jednostki mieć na swoim wyposażeniu. Cieszę się, niedługo je będę miał, niedługo rozpocznę produkcję. Wszystko zmierza w dobrą stronę. Zastanawiałem się, czy zapłacić za mur kamienny, który jest tylko środkiem do celu rozszerzenia terytorium. On otwiera się w ciągu, czy zbuduje się to udogodnienie w ciągu dwóch tur, ale mogę zapłacić jedną turę za 100 jednostek złota. Myślę właśnie nad tym, stąd powiedziałem, że myślę. Ale jaką podejmę decyzję? Pana powiadomie. Tutaj ujawnia się jeszcze jedna fajna cecha Age of Wonders, związana z podbojem, ponieważ zaatakowane, czy zdobyte, czy włączone w obszar królestwa miasto niekoniecznie musi tracić swoją tożsamość. Mm-hmm. Nawet dobrze jest, żeby nie traciło, ponieważ tam się zyskuje różnorodność jednostek, jak najbardziej. Mm-hmm. A poza tym jeszcze co do bitwy taktycznej, to może też warto powiedzieć i przypomnieć, że często nie, to jest reguła. Jednostka nawet bardzo wytłuczona, ale posiadająca chociaż ślad swojej siły, ona bije z taką samą siłą, jakby to była jednostka zdrowa. Dlatego należy, bardzo przepraszam za określenie, wyciąć do końca, wyciąć tę watachę do dna. Proszę zwrócić uwagę. W zależności od tego, jak wygląda element mapy na mapie strategicznej, gra automatycznie przekłada ten teren na wizualizację mapy taktycznej. Nie będzie takiej sytuacji, że mamy do czynienia z ilością, pewną ograniczoną ilością map taktycznych, które są po prostu losowane. Jeżeli walczymy na lodzie, to będzie to lód, będzie to zima. Jeżeli walczymy w pobliżu źródła many, to na mapie taktycznej będzie to źródło widoczne. Mało tego, ono będzie miało ogromny wpływ na przebieg bitwy, szczególnie jeżeli będą jednostki magiczne po obydwu stronach. Broniący będą mieli ogromną przewagę. O tym należy bezwzględnie pamiętać. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ daje kontrolę nad bitwą, zanim ta bitwa się rozpocznie. Mamy źródło mocy, mamy trzy jednostki pingwinów, którego pilnują. I te pingwiny to nie są takie znowu bardzo łatwe. No, szczególnie, że są na swoim terenie. Tak. Słów kilka o charakterystyce armii goblinów. Bo to jest bardzo ciekawa armia. Wbrew pozorom nie jest to armia, która słynie z tego, że kamień na kamieniu z niej nie zostaje po każdej bitwie. Podstawą już na samym początku tych goblińskich, tak, chyba tak to będzie się precyzyjnie odmieniało, formacji, są gobliny jeżdżące na wielkich żukach. To jest świetne, to jest bardzo silne jednostki, bardzo mobilne,
idealne do dalekich rajdów i błyskawicznego zajmowania niebronionych terenów. Ja nie będę czekał, aż oni do mnie podejdą. Sam się do nich wybieram. Mam duży zasięg. Mam dwie takie jednostki dalekiego zasięgu, które się już właśnie rozpędziły. I teraz nasz bohater. Bohatera też włączymy do akcji. Warto zwrócić uwagę, że na mapie taktycznej siatka, która jednocześnie pokazuje, jak daleko może poruszać się czy bohater, czy dana jednostka, jest oznaczona kolorami. Trzy kolory. Tak. To jest bardzo ważne, ponieważ ten podstawowy zielony kolor oznacza, że ruszając się zachowujemy pełnię punktów, które można spożytkować potem na inne czynności, jak rzucanie czarów, jak wykonywanie ataków specjalnych, czy wykonywanie normalnych ataków dla jednostki. Im dalej, przechodząc w żółte i pomarańczowe pole, tym zmniejszamy pulę punktów dostępnych na inne czynności. To jest bardzo ważne w przypadku łuczników, prawda? Bo łucznicy mają prawo strzelać, wykonać trzy strzały. Z zielonego, z pomarańczowego dwa i tak dalej, prawda? Więc zmniejsza się ta ilość. Ja jestem teraz na średnim dystansie swoim bohaterem. Bohater będzie zaraz strzelał z gwintówki. Będzie strzelał do pingwinów. Warto zwrócić uwagę, że z tej odległości dostaje on karę do zasięgu, czyli na pewno nie zada wszystkich obrażeń, jakie mógłby zadać w bezpośredniej konfrontacji. Wzmacniamy tutaj ten atak na prawą stronę za pomocą doktorów. Tak to chyba będzie najlepiej określić, najbardziej precyzyjnie. Mimo, że są to lekarze, to mają umiejętność zatruwania. Zatruliśmy. I w tym momencie mamy jedną jednostkę goblinów, jedną jednostkę pingwinów mniej. Ruszamy pozostałe jednostki. Idziemy do frontalnego uwarcia. Niestety, tak. Spróbujemy tu wykonać manewr, który też jest charakterystyczny dla trzeciej odsłony, czyli ma znaczenie, z której strony następuje atak na jednostkę. Oczywiście flankowanie, ale najlepiej zajść od tyłu jeszcze. Flankujemy pingwiny, jakby to nie brzmiało, robimy to. Flankowane pingwiny trujemy. Nigdy nie można zapomnieć, że jest się tak naprawdę goblinem. Nie można grać czysto. Tutaj jest bardzo ważny dodatek do tego, co mówiliśmy wcześniej, mianowicie zadowolenie ludności. I ja właśnie jestem w takiej sytuacji, gdzie ludność mojego miasta jest niezadowolona. Więc przede wszystkim, aby to ludzie, którzy są zadowoleni, lepiej wytwarzają, więcej wytwarzają w tym mieście, armia jest silniejsza, należy szybko coś zrobić, aby to zadowolenie poprawić. I chyba nic innego mi nie pozostaje, jak zbudować łaźnię. Mimo, że to będzie kosztowało 3 tury. No ale nie mam wyjścia, bo potem może dojść do buntu i nawet może dojść do przejęcia przez buntowników miasta. Mało tego, nastroje w królestwie, w konkretnych miastach, przeciwnik, który wciela się w rolę rzezimieszka, chyba tak to będzie precyzyjnie oddane w języku polskim, ma specjalne jednostki specjalizujące się w sabotażu, może podburzać, może tworzyć gildie szpiegowskie, które doprowadzą do tego, że ostatecznie w królestwie nastąpi rewolta i królestwo zostanie przejęte przez przeciwnika. Warto pilnować nastrojów społecznych. Trzeba powiedzieć, że głównie ustawienia graficzne, czy jakby wymagania graficzne powodują to, że napędza się coraz to lepszy sprzęt, droższe karty graficzne. Tutaj ta grafika jest absolutnie wystarczająca, ona jest nawet ładna, ale nie jest aż tak straszliwie wymagająca, żeby trzeba było zmieniać grafę w komputerze. Stąd to tutaj chwała dla twórców, rzeczywiście na bardzo przyzwoitych ustawieniach. Ja nie mam najszybszego komputera w domu, a mimo to po prostu gram w pełnym komforcie. A ja bym jeszcze chwilę poczekał. Dobrze. To ja kończę turę. Poczekam. Moi niestety
dwie jednostki są bardzo osłabione, dwa golemy, no ale są one silne niebywale, ale są słabe. A nie mam żadnego czaru, który czy tam zaklęcia. No, trzeba by było poczekać teraz, tylko że w polu oczekiwanie na to, aż jednostki odzyskają sprawność, trwa zdecydowanie dłużej. No dlaczego ja tutaj nie mogę? To jest ciekawe. Stworzył pan kulę, szpiegulę. Otóż to, dobrze. No, ukazał się, dobrze. No to co? To ja idę. Idę po pana za tą kulę, szpiegulę. W obronie interesów Gobliniego Królestwa. Pan wybaczy. Dobrze, ja tylko się przystawię, żeby to nie przypadkiem nie uciekło. I co, już pan idzie do mnie? Tak, już jestem. Już wypowiadam wojnę.